Łączenie rąk na pianinie. Grając jakikolwiek utwór, zalecam, by nauczyć się osobno grać partię prawej ręki i osobno partię lewej ręki w zdecydowanie szybszym tempie niż fabryczne. Dodatkowo musimy dołożyć, ja to mówię, łącznik, którym może być liczenie albo metronom. I teraz, mając taki przykładowy utwór Mozarta, możemy sobie liczyć i grać. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Albo metronom. Trzy, cztery. To samo z lewą ręką. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Z metronomem. Trzy, cztery. Zwalniamy troszeczkę tempo i możemy próbować łączyć.